Wieczór Piotr Orłowski. Moim Państwa gościem jest pani Marzena Lotowski z firmy Epic Insurance. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich widzów bardzo gorąco. Epic Insurance, czyli firma, która działa jako niezależny. Taki dostarczyciel usług ubezpieczeniowych z zakresu między innymi medycznego. Mieścicie się w Arlington Heights. Dziś porozmawiamy sobie na temat Medicare. Mhm. No właśnie, jak to z Medicare jest? Kiedy przychodzi ten moment, że my powinniśmy zainteresować się Medicare? Najczęściej Medicare musimy zacząć się interesować w okolicach naszych 65. urodzin. Jeżeli na przykład nie mamy ubezpieczenia w pracy, jeżeli. Mamy ubezpieczenie, to tak naprawdę możemy odlec ten czas, kiedy my się zapisujemy na Medicare. Medicare przysługuje nam od 65. urodzin, tak jak przed chwilką wspomniałam, i w tym momencie, jeżeli nie mamy ubezpieczenia, no to ze 3 miesiące przed najlepiej udać się do Biura Social Security i poprosić o zapisanie się na Medicare część A i B. Możemy to robić aż do 3 miesięcy po naszych 65. urodzinach. Jeżeli przegapimy ten okres, no to będą później troszeczkę konsekwencje, bo będziemy musieli czekać do otwartego okresu zapisowego. On przypada zawsze co roku na, na początku roku, czyli to jest między styczniem a marcem. Będziemy składki większe płacić, także to jest bardzo bolesna sprawa, więc nie, nie zwlekajmy, jeżeli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli mamy to. Możemy spokojnie zostać z ubezpieczeniem w pracy. Czyli kalendarz to jest to, czego powinniśmy pilnować. Jeśli chodzi o osoby, które pracują i mają ubezpieczenie, one też powinny zapisywać się na Medicare? Im też Medicare przysługuje? Im przysługuje Medicare, jeżeli na przykład ubezpieczenie w pracy, które mamy, albo to ubezpieczenie, które zdrowotne nie pasuje nam z jakiegoś powodu, bo na przykład mamy y, ograniczony wybór do lekarzy i szpitali, bo jest to na przykład plan HMO, albo mamy na przykład za wysoki udział własny, na przykład powiedzmy mamy 6-7 tysięcy udział własny, wtedy możemy zrezygnować z tego ubezpieczenia w pracy i zapisać się do Medicare. Natomiast jeżeli mamy ubezpieczenie bardzo dobre w pracy, niskie deduktyble mały udział własny, do, duży dostęp do szpitali i do lekarzy, no to wtedy możemy zostać dopóty, dopóki pracodawca nam pozwala. Czyli najczęściej to jest, kiedy odchodzimy na emeryturę, czyli już odchodzimy z zakładu pracy. Chociaż są takie zakłady pracy, które nawet dla swoich pracowników, w momencie, kiedy są już na emeryturze, to mogą oferować ubezpieczenie zdrowotne i mogą zostać z tym, z tym planem, który mają w zakładzie. Usługi medyczne, no to niestety są koszta. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Medicare i na przykład yy, leki, które my kupujemy? Czy, czy te leki są pokrywane, częściowo pokrywane, czy jednak płacimy za nie? Płacimy. Są pokrywane częściowo i to tak naprawdę zależy, jakie lekarstwo. Może być tak, że bardzo dużą część my będziemy musieli płacić, bo możemy nawet płacić. 25, 37%, to wszystko po prostu zależy od tego, jakie to jest, jaki to jest lek, czy to jest markowy, firmowy tak zwany, czy to jest generyczny, czyli taki, na który patent wygasł. To zależy od tego, do jakiej apteki chodzimy, zależy od bardzo wielu czynników i, i to trzeba sprawdzić. Plany na lekarstwa generalnie, one są takie no, nieciekawe i to jest częsta przyczyna tego, że ludzie kontynuują ubezpieczenia w pracy, mimo to, że są na przykład nawet nie za, do końca zadowoleni z planu, ponieważ w pracy ubezpieczenie może lepiej kryć y, o wiele większą listę lekarstw i mniejsze copaymenty możemy mieć. W pracy możemy mieć na przykład 30 albo 50 dolarów kopej za insulinę, a przy Medicare może być tak, że będziemy musieli 25% płacić za tą insulinę przez długi czas, więc to jest, to jest ważna rzecz, żeby sprawdzić, zanim właśnie podejmiemy decyzję i zanim e, zdecydujemy się, jakie ubezpieczenie bierzemy. No i właśnie to sprawdzanie, czyli Medicare, ale nie tylko, bo również inne ubezpieczenia medyczne, m, można to wszystko zrobić pod okiem ekspertów w firmie Epic Insurance. Dopytując jeszcze o te, Sprawy finansowe związane z usługami medycznymi. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Medicare i wizyty u lekarza, albo pobyt w szpitalu? Czy tutaj też pojawiają się płatności? Jak duże, jeśli się pojawiają? Niestety tak. Me Medicare na średnio pokryje nam 80%, jeżeli, leżymy w jeżeli idziemy do szpitala na przykład na zabieg. Jeżeli leżymy w szpitalu, ten koszt może być inny. Mniej więcej trzeba liczyć na to, że my z własnej kieszeni będziemy musieli 20% wydać na różnego rodzaju zabiegi, wizyty lekarskie, testy medyczne. Najczęściej jest to, że musimy te, te 20% niestety z własnej kieszeni wyłożyć. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w poza oryginalnym, tym państwowym mediker, oryginalnym mediker, dobrać sobie jakieś inne ubezpieczenie, można się starać o pomoc y, od. Stanu, to jest Medicaid, to jest inny program. Osoby, które mają małe dochody i małe zasoby, to jest bardzo ważne, bo tutaj są sprawdzane również stany naszych kont. Tak naprawdę to powinniśmy się przyznać do gotówki, którą mamy w domu. Także wszystko jest dokładnie sprawdzane w tym momencie i możemy dostać pomoc społeczną. I ta pomoc społeczna to jest Medicaid, nie Medicare. Natomiast Medicare 80%, my 20% i lekarstwa, nie, dentysta, okulista również nie, Medicare nie jest kryty. Jeśli chodzi o terminy, bo tutaj wspomnieliśmy o kalendarzu. Jaki moment, jakim momentem my się powinniśmy interesować, kiedy my zmieniamy plany w ramach Medicare? Jak to z tymi zapisami wygląda? Okres zapisowy wstępny, czyli ten pierwszy okres zapisowy to jest tak, ta, mówiliśmy już wcześniej, 65 urodziny. Tam mamy bardzo duży wybór i, i możemy porównywać od wyboru do koloru. Później co roku mamy na jesień, y, są zmiany. 15 października, 7 grudnia to są plany na lekarstwa, plany przebiegowe do Medicare, czyli Medicare Advantage. Wszystko zależy od sytuacji. Czasami możemy mieć specjalne okresy zapisowe, więc warto się dowiedzieć, jeśli ktoś myśli o zmianie planu, ale najczęściej osoby, które już mają Medicare, Będą mogły to zrobić na jesień, czyli w okolicach listopada. Będą mogły po prostu sobie zmieniać te, te ubezpieczenia. Tych tematów jest sporo, to wszystko jest trudne, no ale właśnie od tego są agenci ubezpieczeniowi, żeby pomagać w tych, i, i rozwiewać wątpliwości oraz wyjaśniać tam, gdzie nasz szary kowalski nie jest w stanie sobie poradzić. Epic Insurance to taka firma, która właśnie pomaga Polonii. Jak kontaktować się z Wami? Numer telefonu do biura jest 847. 8704444, strona internetowa jak zawsze reformazdrowia.com, tam wiele informacji, łącznie z dojazdem i kontaktem. Adres jest na przedmieściach 1450 South New Wilkie Road, Arlington Heights. Marzena Lotowski z firmy Epic Insurance była naszym gościem, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.